Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku pomalujemy stół. Pokażę Wam, jak się do tego przygotować oraz jak przebiega cały proces. Zapraszam na odcinek. Farba, której używam, to Altax. Nie jest to film sponsorowany, ale rzeczywiście używam jej od wielu lat, ponieważ ma jedną bardzo fajną zaletę. Mianowicie jest żelowa. Nie wyleje nam się. Bardzo łatwo ją się nabiera na pędzel, a przy malowaniu z tego żelu zmienia się w płyn. Super się nią maluje, nie kapie przesadnie, jest bardzo wygodna w użytkowaniu. A więc tak, co potrzebujemy, żeby zabrać się za malowanie? Oczywiście farbę, pędzel, ja używam, maluję ręką w rękawiczce i zmiotkę, żeby oczyścić stół z ewentualnych pozostałości piasku czy innych zabrudzeń, pajęczyn i takich rzeczy. Dzisiejsza pogoda jest idealna do malowania. Jest lekkie zachmurzenie, ale nie pada. Pamiętajcie, że jeżeli byście malowali w pełnym słońcu, to farba za szybko będzie Wam wysychać i może nie spenetrować drewna tak, jakbyśmy tego chcieli. Natomiast jeżeli miałoby padać, to oczywiście też nie należy, ponieważ deszcz rozpuści nam farbę. Nasza farba jest farbą wodną, także jest to bardzo duża zaleta, bardzo łatwo czyści się po niej narzędzia. Tak jak mówiłem, zaczynamy od usunięcia drobnych elementów, jakiegoś piasku, jakichś pajęczyn. Jeżeli mielibyście bardzo dużo jakichś luźnych elementów albo narośniętego mchu, to trzeba te elementy oczywiście usunąć. Można też przed malowaniem przelecieć cały stół papierem ściernym. Ja wiem jednak ze swojego doświadczenia, że taki zielony nalot można zostawić, farba przez niego i tak wsiąknie ładnie w drewno i zabezpieczy nam stół. A ponieważ mebli do pomalowania mamy bardzo dużo, to trzeba sobie jakoś oszczędzać czas i troszkę iść na skróty. Zatem zabieramy się za malowanie. Zaczynam malowanie od spodu stołu. Pomaluję nogi, potem blat od stołu. Jak mi całość przeschnie, obrócę stół do normalnej pozycji i pomaluję blat. Jeżeli chodzi o malowanie, nie trzeba zanurzać całego pędzla w farbie. Zanurzamy 1/3 albo połowę. Mniej więcej w ten sposób, może trochę bardziej. O, i teraz tym malujemy. Długimi, posuwistymi ruchami. I nie żałujemy farby. Farby nie należy też rozcieńczać, żadnej farby. Chyba że producent zaleca rozcieńczanie. Ale bardzo dużym błędem jest, na przykład w przypadku używania farb do metalu, na przykład Hammerite'a, rozcieńczanie go. Wiele osób uważa, że jest on za gęsty i niewygodnie im się maluje. Natomiast akurat w przypadku Hammerite'a, tak samo jak tej farby, to producent wie, ile farby należy nakładać, jaką ona musi mieć gęstość, aby nam odpowiednio działała. W tym przypadku, aby nam przez lata zabezpieczała drewno. Takie malowanie należałoby powtarzać co roku. Mi się nie zawsze to udaje, więc tak jak widzicie, stół już jest troszkę zapuszczony. Myślę, że z 2 lata go nie malowałem. Także teraz zrobimy to bardzo porządnie i myślę, że na kolejne 2 lata będziemy mieli z tym stołem spokój. A dzięki pomalowaniu przetrwa nam dużo, dużo dłużej. Maluję dzisiaj z moimi 2 pomocnikami. Ja maluję stół, a oni malują ławę przy ognisku. Nie widzicie ich, ale możecie usłyszeć. Hejo. Hejo. O, to moi super pomocnicy. Także każdy ma pracę. Malujemy, tak jak Wam mówiłem, farby nie żałujemy. I malowanie to fajna też zabawa. No pewnie, że tak. Ważne też, żeby czas spędzać razem. Malujemy tak cały stół. I pół pomalowane. Brawo, chłopaki. Ładnie malujesz. Ach, dziękuję bardzo.
Widzowie pewnie myślą, że my nadal tam malujemy. Może być. Stół od spodu mamy chyba cały już pomalowany. Poczekam chwilę, aż przeschnie. Teraz czeka nas ta bardziej przyjemna praca. Mianowicie malujemy już tylko blat. I od razu efekt będzie pięknie widoczny. Z tej strony stół dużo bardziej pije farbę. Widać, że był bardzo przesuszony. Jak malowałem od spodu, to w wielu miejscach jeszcze powłoka malarska z poprzednich lat była pięknie utrzymana. Natomiast tutaj, jak widzicie, kolor od góry został z zeszłych lat. Natomiast farba wsiąka natychmiast. Zanim umyjecie pędzel, przejrzyjcie jeszcze cały stół dookoła, bo bardzo możliwe, tak jak w moim przypadku, że gdy stół był do góry nogami, o niektórych powierzchniach zapomniałem i dopiero teraz zauważyłem, że są niepomalowane. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że ze mną byliście. Do zobaczenia. Tu należy się Wam małe sprostowanie. Farb nie rozcieńczamy, jeżeli malujemy wałkiem albo pędzlem. Natomiast jeżeli chcecie malować natryskowo, to prawdopodobnie farbę trzeba będzie rozcieńczyć. Wszelkie informacje macie zawsze na opakowaniu.